Witam, witam majstry, siemaneczko. Zapraszam Was na kolejny odcinek Dzień z Warsztatu, robótki warsztatowe Londyn. Zobaczymy, co będziemy działać w tym odcinku. A tutaj na początku mam Renault Scenic z 2009 roku. Check engine się pojawił, więc standardowo podpinam komputer. No i zobaczę, jakie są kody. A ogólnie to miało być bez Francuzów w tym tygodniu, ale no, bez tego to raczej nie da rady. Więc ja się biorę tutaj do roboty, a Was zapraszam do oglądania. Mamy tutaj majstry Suzuki Vitara z 2017 roku, 1.6 benzynkę. No i zobaczcie, taki dostęp do żarówek, to ja to rozumiem, nie? Akurat tutaj pozycję zmieniam z dwóch stron. Zobaczcie, jaki zarąbisty dostęp. W ogóle ogólnie wszystko tutaj przy silniku idzie zrobić. Mamy tutaj Toyota Corolla z 2006 roku. Jaki silnik, to nie wiem. Ja sobie się tutaj podstawiam na rampę. No i coś tam niby klient mówił, że się urwało, coś mu strzeliło, coś mu pękło i auto nie chciało jechać, więc wezwał lawetę. No i przyjechała do nas prosto w poniedziałek rano, więc ja wysyłam go do góry i zobaczymy, co tam mu dolega. No i zobaczcie, co ujrzały moje oczy. Półoś pękła, urwała się, więc tutaj zamawiamy nową półoś, będziemy robić półoś. Klient miał szczęście, że to nie było na autostradzie, tylko na normalnej drodze. Więc tak, rzucamy sobie koło majstry i majsterkowicze, odbijamy tutaj to zabezpieczenie, potem odkręcamy tą nakrętkę, wyciągamy tu zawleczkę od końcówki kierowniczej, odkręcamy tą nakrętkę, wiadomo, tutaj trzeba sobie to wyczyścić ładnie, zaprzykać WD-40, potem trzeba ją wybić. No i tutaj wyczyścimy sobie tutaj te końcówki gwintu, no i odkręcimy tutaj te nakrętki, nie? Tutaj są w sumie dwie nakrętki, odwahacza, tutaj odtworznia i jedna śruba. Więc to odkręcimy, więc wtedy sobie wahacz nam pójdzie w dół, tutaj końcówka nam pójdzie w dół i będziemy mieć całą piastę, wiecie, wolną. Pociągniemy ją do siebie i wtedy będziemy mieć miejsce, żeby włożyć nową, no bo starą, żeby wyciągnąć, no to będzie bardzo łatwo. No i jeszcze sobie tutaj ściągniemy tą obudowę, nie, plastikową. Tutaj jest kręcona, tutaj, no i tam dalej, nie, to trzeba ją całą ściągnąć. Więc tak, rozkręciłem tak, jak mówiłem, wszystko, widzicie, tutaj jest nakrętki na nasadkę 17, ta śruba też jest na nasadkę 17, tutaj końcówka kierownicza, nakrętka też jest na 17, tego split pina, czyli tego pina musiałem ułamać z jednej strony, potem sobie go wybić w drugą stronę o takim małym punktaczkiem, widzicie, damy potem nowego. No i główna nakrętka na półoś jest na rozmiar 32, więc teraz tutaj już mam dostęp, no i ten plastik tutaj też ściągnąłem, to już wspominałem, teraz już mam dostęp tutaj do tej półosi. Na szczęście nowa mi przyszła dosyć szybko, więc działamy dalej. Tutaj sobie ją wysunę delikatnie, ale nie wiem, czy ja Wam tak pokażę jedną ręką. No nic, delikatnie ją wybiję, wysunę i wyciągnę szybko i szybko włożę nową, tak żeby jak najmniej oleju mi wyleciało. No, to co wyleci, to trzeba dolać potem. Tutaj jest gdzieś pewnie do dolania, o tutaj jest. Widzicie? Tutaj jest skoreczek i tutaj jest skoreczek spustowy. No i dobra majstry, nowa już płoś nam wjechała, no niestety oleju mi wleciało dosyć sporo, ale to nic, tutaj dolejemy, tak jak pokazywałem, tutaj jest koreczek, trzeba odkręcić, no i wlewamy aż do przelewu, więc zrobię tak, że wleję aż do przelewu, a teraz się biorę, składam sobie to wszystko do kupy. No i dobra, wszystko już jest złożone. Tutaj dokręcamy tą nakrętkę 216 Nm, no i oczywiście trzeba ją tam zabić, nie? Żeby się w razie czego nie odkręciła. No i tak, tutaj wlałem aż do przelania olej, nie weszło dużo, może z 200, bo tyle mi wyleciało. A olej nam wchodzi taki, tutaj zaraz Wam pokażę, widzicie? Manual Transmission Oil Grade 75W90, Oil Classification jest GL4/5. A ogólnie wchodzi 1,9 litra. Więc dobra, ja sobie tu jeszcze to wyczyszczę, zakładam ten plastik i to byłoby na tyle z tej Toyoty. Czas takiej naprawy to jest godzina czasu, pokazuję książkowo, nie całą godzinę czasu. Półoś nam wjechała firmy ODM. Mamy tutaj majstry Renault Scenic
Ten Renault Scenic jest 2009 roku. To jest 1.6 benzyna. No i tutaj mamy problem z wypadaniem zapłonu na cylindrze numer 3. Tylko że tutaj tak, cylinder numer 3 jest odwrotnie. Widzicie? Czyli że jest z drugi od strony lewej. I tak, będziemy wymieniać tutaj wtrysk. Bo tak, to auto było diagnozowane, były zamieniane cewki, świece, takie pierdoły, wiecie, od podstaw, no i dalej jest cały czas na cylindrze trzecim, więc tutaj jeden z moich kolegów diagnozował to w tamtym tygodniu, no i tutaj postawiliśmy na wtrysk, więc ja będę wymieniał teraz ten wtrysk. No i tutaj majstry mamy już tego Scenica po otwarciu maski. Wtryski sobie siedzą chyba gdzieś tutaj. A tak, cewka była wymieniana. Cewka jest nowa, świece są nowe. No i dalej jest na cylindrze trzecim, więc dlatego będziemy tutaj wymieniać ten wtrysk. Postawimy teraz na wtrysk. No tak, no wtryski są tutaj. Tutaj chyba będzie trzeba cały dolot ściągnąć. No ale to zaraz się przyjrzę, zobaczę. No i tak, tutaj mam więcej informacji na temat tego auta, bo dopiero teraz pogadałem z tym kolegą, bo on wrócił. Gdzieś tam był na zewnątrz czy gdzieś. No i tak, cewka to już była wymieniana, ale to nie przez nas. Świece te sprawdzą, są nowe, też nie przez nas, bo ten klient kupił to auto niedawno, nie? No i więc kupił, no i to mu się dopiero pokazało, więc nie chcę oddawać tego auta, ani ten przyjechał do nas, żebyśmy my to naprawili, nie? Więc tutaj mi się wydaje, że już ktoś z tym walczył wcześniej, no ale dalej jest właśnie problem, więc dlatego on też, i żeby się upewnić, że ta cewka na pewno chodzi, te świece, więc je pozamieniał, brał je na przejażdżkę, potem znowu, no i całkowicie cały czas jest, która by to nie była świeca, która by to nie była cewka, pokazuje na cylindrze trzecim, więc będziemy działać tutaj z wtryskiem, no i zobaczymy, czy mu się poprawi. No i dobra, majstry i majsterkowicze, ja już mam to w takiej pozycji, nawet nie będę dalej tego dotykał, ten cały intake manifold, ten kolektor dolotowy, zostawię go tutaj, tylko tutaj od przepustnicy, widzicie, odkręciłem przewód, całkowicie go dałem w bok, przepustnica jest dalej podpięta, skręcona tutaj do kolektora, no bo nie chcę się z nią bawić, tutaj odkręciłem śrubę od kolektora, tam jest jeszcze jedna śruba i tam jest z tyłu jeszcze jedna, to musicie, wiecie, sobie na wyczucie tam palca wsadzić, no i po prostu je zlokalizować, ale tam jest jedna, tam jest druga i tutaj jest trzecia, no i tutaj wszystkie od tego przodu, więc teraz sobie odpinam tutaj przewód od benzynki, wyciągniemy sobie te przewody, poodpinamy sobie tutaj te wtryski, wyciągnę wtryski z całą listwą, tak będzie mi najłatwiej. No i dobra, cała listwa już jest wyciągnięta, majstry i majsterkowicze, więc teraz tak, to jest mój wtrysk, więc nie musiałem wcześniej wypinać wtyczek z wtrysków, po prostu teraz sobie rozpiąłem ten wtrysk, będę wyciągał zawleczkę, będziemy go wymieniać. Tutaj to wiadomo, trzeba to ładnie wyczyścić, wydmuchać tamte wejścia, bo zobaczcie ile syfu, nie? Trzeba to ładnie się pozbyć tego dookoła. No i tutaj w sumie, tak, te gumki są dobre, nie widzę tutaj, żeby były zniszczone, więc możemy je zostawić. Wyczyścimy je, bo pewnie i tak klient zaraz by nam tu marudził, bo to wiecie, nam to tak łatwo się mówi, o, że trzeba zmienić to, no bo akurat jest rozebrane, no ale klientowi każda rzecz rośnie i potem ten rachuneczek razem z podatkiem, wiecie, jest o wiele większy, nie? Ale no to tak, co trzeba zmienić, no to trzeba zmienić. Co się da uratować, to można ratować, oczywiście, czemu nie? Więc dobra, ja tutaj mniej już gadania, a biorę się za wymianę tego wtrysku. Wtrysk nam będzie wjeżdżał do tej renóweczki z firmy Continental. No i dobra, majstry, majsterkowicze, ja już go poskładałem szybko, tam wszystko ładnie wyczyściłem, wydmuchałem, więc tak, wszystko już jest powczepiane. Ja sobie za ten czas już usunąłem kody z tego silnika, bo miałem 3 kody na temat wypadania zapłonu. 2 się powtarzały, jeden był dosyć podobny, że właśnie było wypadanie na trzecim cylindrze, więc teraz sobie odpalimy tego Francuza. Dobra, karta jest. No, dawaj, majster. No i dobra, Renault już nam chodzi. Musiałem przepompować troszkę benzynki, no bo przecież tam wyciągałem wtrysk, a ja chciałem tak za pierwszym razem tak na żywca go odpalić, nie? A tam nie było benzyny, więc kartą przepompowałem, wyciągnąłem, włożyłem kartę parę razy, słychać jak
pompka w zbiorniczku wysyłała nam po prostu benzynkę. No i co, wystarczy się nim przejechać, kodów nie mam, przejedziemy się, ale raczej tutaj będzie wszystko w porządku. Czas takiej naprawy, wymiany tego wtrysku, to jest godzina czasu książkowo. No i tak, majstry, następny pacjent to będzie Volkswagen Crafter. No i nie zgadniecie, na co on jest, nie? Kurczę, ten rok to mam naprawdę. Sprzęgło, no i dwumas. Więc ja się biorę. Zabieram go na warsztat. Podstawimy sobie rampę. No i ściągnę tutaj skrzynię. Zobaczymy, jak zostało uszkodzone to sprzęgło. Czy ten dwumas. Bo nawet nie wiem, jakie są tutaj objawy tego. To samo, co w poprzednim. I co najlepsze? Ten van jest z tej samej firmy, nie? Ta firma dużo jeździ, powiem wam. To jest chyba 15 czy 16 rok, a już ma zrobione prawie 200 tysięcy mil, nie? Więc no co, nie będę tutaj nic wrzucał. Wrzucę tylko takie małe wzmianki. Zabieram go na warsztat. No i dobra, majstry i majsterkowicze. Skrzynia zrzucona. Schodzi teraz pół godzinki z nią, nawet nie, 25 minut. I skrzynia jest zrzucona. Wiecie, jak robicie coś parę razy, i to w krótkim czasie, i to potem już macie po prostu za każdym razem coraz szybciej, to wiadomo. Ale tak, tutaj to nie wygląda tak źle, tylko sprężynki już są całkowicie rozciągnięte. No i co, najważniejsze, to skrzynia jest czysta w środku, to mnie cieszy. Nie będę musiał aż tak bardzo czyścić. Morzysko już się odzywa, więc czas na wymianę. No i dobra, tarcza sprzęga już zjechana do samych nitów. Nie wiem, czy tak będziecie widzieć. Ale też zaczęły dotykać nity docisku. Opa, docisk jest zjarany standardowo. No i co, a jak koło zamachowe? No tutaj już się rozwaliła tak samo. O kurwa. Spoko. Chyba tam sprężyn łukowych to już nie ma. A to nic, tutaj przetrzemy papierkiem, zmatowimy, docisk tak samo zarzucimy, tylko w tarczę sprzęgła. Komplet już nam wjechał, no oczywiście żartowałem z tym, wiecie, matowieniem koła i docisku. Wjechał nam cały nowy zestaw z firmy Look. Tutaj tak, to jest oryginał, powiem wam. On przejechał 185 tysięcy mil, ponad, prawie 186. Więc zobaczcie, tutaj gdzieś jest oryginalne. Więc no sporo wytrzymał, jest 2015 roku, więc powiem wam, majstry, że zrobimy sekcję zwłok na to koło dwumasowe. Ja sobie je rozetnę i zobaczymy, jak to wygląda w środku. Ale to oczywiście nie teraz, będzie z tego osobny odcinek. Ja sobie jeszcze tutaj muszę wyczyścić skrzynię, założyć nowy sprzęglik, no i składam to do kupy. No i dobra, majstry i majsterkowicze, Crafter zrobiony, czas takiej wymiany to 2,5 godzinki. Tam momentów do kręcenia wam nie podawałem na koło zamachowe i na docisk, bo jest w poprzednich odcinkach, jeśli chcecie, to sobie cofnijcie, bo to sporo robiłem już tych sprzęgieł przy tym Crafterze, chyba 3 czy 4, które nagrywałem. No i tak, majstry, następny pacjent to jest Volkswagen Caddy z 2017 roku. Mamy go tutaj na serwis, to jest taki serwis pod gwarancję, wiecie, zmienienie filtra oleju, olej w silniku, sprawdzenie tam opon, przewodów hamulcowych, od spodu zawieszenia, płynu hamulcowego, dolanie płynu do spryskiwaczy, takie podstawowe. Nie dotykamy filtra powietrza, nie dotykamy filtra ropy. I więc tak, ja go sobie postawiam już pod rampę, no i biorę się za sprawdzanie. No i tak, majstry, tutaj od góry to jedynie, co znalazłem, no to znalazłem to, że będzie rozrząd do robienia, bo samochód jest z 2017 roku. Interwał jest 48 miesięcy, więc już jest dawno po interwale. To i tak, że w ogóle to auto jeszcze chodzi. No i to sobie, nie wiem, czy tak wam pokażę jedną ręką. Kurczę, muszę was schować na chwilę. No i dobra, jesteśmy już, bo musiałem sobie pomóc z drugą ręką. No i widzicie, pomarańczowe to jest, że jest w słabej kondycji, bo ma od 0 do 3,5% wilgotności. Więc tutaj też napiszemy na karcie, bo właśnie z tym jest duży problem. Dużo ludzi po prostu nie wymienia sobie płynu hamulcowego i potem się dzieją różne rzeczy.
No i dobra, od góry sprawdzone, więc jedziemy po kolei, wysłaliśmy auto troszkę w górę, sprawdziliśmy sobie tutaj stan opon, dobiliśmy ciśnienia w oponach, no i co, sprawdziliśmy sobie klocki, tarcze, no i tutaj amortyzatory, no i z lewej strony amortyzator cieknie. No i powiem wam, że to jest dosyć taki nagminny problem przy Volkswagenach i to nie ma znaczenia, czy to jest Caddy, czy to jest Polo, czy to jest Golf. Od 2015 roku zdążyłem takie coś zauważyć, że występuje w tych autach właśnie problem z lewym amortyzatorem. I zazwyczaj auto przyjeżdża 3-4-letnie i już ten lewy amortyzator cieknie, a prawy jest suchy. Widzicie? Takie coś po prostu przykuło moją uwagę, nie? Że od 2015 roku w tych autach Volkswagena takie coś właśnie występuje, że lewy amortyzator się poddaje, no po prostu ma wyciek, ale czemu tak? Nie wiem. No i tutaj jeszcze majsty przykuły moją uwagę klocki z przodu, bo są dosyć wytarte, nie wiem czy tak zobaczycie. No i ja używam takiego czegoś, widzicie, to jest narzędzie do sprawdzania klocków. Te dwa pierwsze to jest na czerwono, czyli klocki są do wymiany, 2-3 mm. Te żółte to jest po prostu taki informacje zostawiamy, że będą wkrótce, no a zielone to są dobre. No i tutaj macie rozmiary, ile jest klocka. 2 mm, 3 mm, 4, 5, 6, potem już jest 8, 10 i 12. Ja sobie tutaj sprawdzę, wybierzemy sobie pierw piątkę. Zaraz zmierzymy, zobaczymy czy jest piątka, bo to wiecie, karta serwisowa, ja takie rzeczy muszę napisać po prostu dla zabezpieczenia samego siebie i warsztatu. No piątka nam tam nie chce wejść, blokuje, więc bierzemy sobie czwórkę. Opa, troszkę mi tak ciężko, majsty, ale chcę wam pokazać po prostu. No i czwórka nam idealnie tam pasuje. O, widzicie? Idealnie nam pasuje. Więc będzie napisane na karcie, że klocki są 4 mm, więc będzie zostawiony advice. No i firma, jeśli będzie sobie chciała, to sobie to zmieni, jeśli nie, to już jest ich sprawa. No i co, tutaj też napiszemy tarcze, no bo zobaczcie, na takie tarcze na pewno nie założę klocków. No i dobra, autko już przejrzałem od spodu, wszystko ładnie, cacy, tutaj nie widzę nic, żeby było powybijane, wszystkie tulejki przy wahaczach, spoko. No, tylko tutaj, nie? No ale to mówię, że super cacy, no bo tutaj to wiadomo, że będzie ciekło z uszczelniacza w wałku. To już jest taki nagminny problem przy tych 2.0 i w ogóle przy tych jednostkach waga, że to już jest katastrofa, więc tutaj to będzie napisane. No i akurat rozrząd jest do robienia, to więc może będzie trzaśnięte na jeden strzał uszczelniacz i rozrząd. A tak to tutaj, to tylko te klocki, wiadomo, tarcze napiszemy. Płyn hamulcowy, rozrząd, tutaj ten uszczelniacz, tutaj ten amortyzator, no i to byłoby w sumie na tyle. No i dobra, spuszczamy sobie olej, majstry, tutaj z filtra tak samo, za ten czas to ja sobie wypełniam kartę, no i tutaj olej nam idzie 5W30, specyfikacja jest C3, OEM jest VW507, więc wchodzi nam tego oleju 4,6 litrów. No i dobra, olej zalany, autko sobie pracuje, więc teraz ja się biorę tutaj za wymianę filtra kabinowego. Filtr kabinowy jest tutaj w Anglikach, jest od strony pasażera pod schowkiem. Widzicie, jest taka zabudowa piankowa, tutaj trzeba wykręcić te dwa plastikowe takie wkręty. Ściągamy teraz to, no i filtr jest tutaj, widzicie? Trzeba tą przesuwkę po prostu przesunąć i filtr nam wychodzi. Opa, no i tutaj jeszcze można sobie ściągnąć ten cały plastik, żeby tutaj się nie ten mordować z tym, nie? Więc tutaj można sobie go ciach wyciągnąć. Potem on jest tutaj na takich dwóch zębach w suwkach. No i tutaj ma takie piny lokalizacyjne, gdzie siedzą nam tutaj. Tu i tu. Więc teraz spoko możemy sobie normalnie wyciągnąć filtr, no i założyć nowy, włożyć nowy, trzeba tą suwkę tak samo włożyć, ją zasunąć, no i złożyć ten plastik, no i to z powrotem. No i tutaj jeszcze wam pokażę, majstry, jak sobie zresetować, widzicie, ciśnienie w oponach, o tą lampeczkę, musicie sobie wziąć tutaj na zasięg, potem wciskacie tym przyciskiem,
lewym, tym tutaj, pokazuje Wam się takie menu settings. Więc teraz musicie sobie strzałeczką w dół jechać. Strzałką w dół, a znajdziecie Tire Pressure. Teraz Tire Pressure, wciskacie tutaj OK. No i wciskacie Storage i znowu OK, nie? Do all for tire matches, tak, no i więc wciskacie strzałką w dół i bierzecie znowu OK, konfirmy. No i tyle. No i dobra majstry, serwis usunięty, kody sczytane, nie było tam żadnych, więc wydrukowane też zostały, bo będą dołączone do karty serwisowej. No i co? Samochód przejechany 44 tysiące, prawie 45, 2017 rok, widzicie, już tutaj też się ktoś zwiesił z interwałem wymiany paska rozrządu. No nic, wszystkie zostało napisane, na teraz to jest koniec z tym autem, serwis zrobiony, będzie pewnie wycena, wszystko firma dostanie znać, już zależy co tam firma sobie będzie chciała robić. Więc serwis skończony, więc ja też oto takim miłym akcentem kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało, a jak się podobało, no to zostawcie łapkę w górę, jakiś komentarz, jeśli chcecie coś wiedzieć, albo i nie wiedzieć. Jeśli jesteście nowi, zostawcie suba, niech kanał się rozwija. No i co, do następnego odcinka, trzymajcie się.